Marcellino. Chleb i wino. W rolach głównych. Muzyka. Zdjęcia. Scenariusz. Reżyseria. Dzień dobry Państwu. Ten klasztor jest znany jako klasztor Marcellina, ponieważ żył tutaj chłopiec o takim właśnie imieniu. Jego historia przetrwała do naszych czasów. Przy wejściu do klasztoru możecie kupić broszury w różnych językach. Uważaj, bo się zbije. Ile to kosztuje? 5000 lirów. To piękna pamiątka. Co to jest? To książka o Marcellino. Cała jego historia. Zostaw. I tak nam ją zaraz opowiedzą. Moja historia rozpoczęła się w tych stronach w roku 1600. Nie pamiętam dokładnie. Pamiętam tylko, że była wtedy wojna. Taka jak wiele innych. Także wtedy bracia wyszli z klasztoru, żeby pomóc ludziom. A te anela la mia carne come terra deserta, arida. Abbi fede, fratello, Dio t'aiuta. Assolviamo i morti, fratello, ma pensiamo anche ai vivi. Uwierz, bracie, Bóg ci pomoże. Jestem tylko ranny, jeszcze żyję. Zachowaj to błogosławieństwo. Na potem wszyscy kiedyś umrzemy. Niech Bóg was chroni, bracia. Módlcie się za nas. Cóż to takiego? To niemożliwe. A to ja. Widzisz, gdzie znajduje się dzieci? W kapuście. Weź je. Nie, weź je ty. Boję się, że mu zrobię krzywdę. Ja też. Nie możemy go tak zostawić. A rodzice? Co się robi w takich wypadkach? Podnieśmy. Ja za głowę, a ty za nogi.
Uważaj. Delikatnie. Bracia, co wy tam robicie? Znaleźliśmy dziecko. Nie widzieliście nigdy dziecka? Nie, w kapuście. Zostawili je samo. Nikogo nie ma. Co mamy robić? Komu je dać? Mnie je dajcie, dajcie je mnie. Dzieci mnie kochają. Zobaczymy, czy przed zmrokiem znajdą się rodzice. Jakie ładne. Weźmy je do klasztoru. Bracia, chodźcie zobaczyć. To nieprawda, że niemowlę nic nie widzi i nie rozumie. Rozumie wszystko. Tylko nie umie tego powiedzieć. Ja na przykład byłem spokojny. Przestałem płakać, ponieważ na rękach brata Giocondo czułem się bezpiecznie. Otwórz, bracie. Otwieraj, bracie Fortiani. Przestraszyłeś się? Przepraszam. Zobacz, co przynieśliśmy. Nie jestem głuchy. Spójrz. Podoba ci się maleńki? Co się dzieje? Skąd pochodzi to stworzenie? Nie ma już ani ojca, ani matki. Jesteście pewni? Pytaliśmy wszystkich po drodze. Było samo za zburzonym domem. Jutro poszukamy. Jeśli naprawdę jego rodzice nie żyją, znajdziemy z pomocą Bożą porządnych ludzi, którzy będą mu rodzicami. To my je znaleźliśmy. Za zburzonym domem. W kapuście. Jedyną rzeczą, jaką widziałem, były twarze wielu braci. Uśmiechnięte i nie. Wszyscy z brodą, z wygolonymi głowami. Jeśli to nie chłopiec, nie może tu wejść. To reguła. To co robić? To chłopiec czy dziewczynka? Nie wiemy. To prawda, on ma rację, taka jest nasza reguła. Sprawdź. No sprawdzaj. W porządku. To chłopak. Może wejść. Zobaczymy, czy zje troszkę. No zjedz. Otwórz buzię. Daj, ja spróbuję. Dzieci mnie kochają. Jedz. Widzisz? Mleko było trochę słone, ale piłem je chętnie. Nie chciałem sprawiać kłopotów. Smakuje mu. Pokój i dobro, bracie. Co tam masz? Pokaż mi. Dopiero co jadł. Święte niemowlę maleńkie. Mam prawo go zobaczyć. Mam prawo. No dobrze. Ale uważaj, nie wystrasz go. Delikatnie. Pamiętaj. Pokaż mi oczy. Pokaż mi oczy. Daj mi go dotknąć. Chcę go podtrzymać. Jutro może będę w raju. Ja także kiedyś byłem taki mały. Teraz jestem stary i bardzo źle się czuję. Czyńcie wszystko w dobrej wierze dla dobra dziecka. Wysyłam was we dwóch, bo we dwóch działa się słuszniej. Pamiętajcie, żeby ocenić dobrze osoby, którym powierzycie dziecko. Pan nam go dał. My musimy go chronić i decydować za niego. Jeśli nikogo nie znajdziecie, spytajcie u Klarysy, kto kobiety są stworzone, by wychowywać dzieci. Idziemy. Pokój i dobro. Niech Pan będzie z wami. Brat Giocondo płakał z powodu mojego odejścia. Ja także. Znalazłem przyjaciół i już musiałem ich opuszczać. To trochę mąki. Zanieście ją przeorowi w prezencie. Wiecie, ile mu zawdzięczam.
Od kiedy jestem pod waszą opieką, nic złego się nie dzieje. Przypominacie sobie zeszłego roku, ten piorun zamiast uderzyć w mój dom, uderzył tam. Zabił mojego szwagra, który na szczęście i tak był chory. Którędy? Tędy. To moja Roza. Mleko płynie strumieniami. Nie wstydź się, to bracia. Zobaczymy, czy twoje mleko mu smakuje. Przystaw je. Rób, co ci mówię. Jakie piękne dziecko. Kto jest jego ojcem? Tak naprawdę nie ma ojca ani matki. Pan nam je zesłał, pozwolił nam je odnaleźć. W kapuście, w kapuście. Czego się gapicie? Do roboty, nie traćcie czasu. Nie ma u mnie próżniaków. Ten 3-letni najmłodszy także pracuje. Mam tylko chłopców. Krótko ich trzymam. Wszystkie dziewczynki do klasztoru. To chłopiec, prawda? Nie, nie, przykro nam. Dziewczynka. Jak to dziewczynka? Sprawdziliście? Jesteście pewni? Nie uciekajcie. Biegnijmy, bracie, i dziękujmy Bogu. Cieszyli się bardzo. Ja także. A gdybym umiał mówić, powiedziałbym, że niepotrzebnie to robią, bo to, czego pragnąłem, to zostać z nimi. Ale jak miałem im to powiedzieć, skoro jeszcze nie umiałem mówić? Przepraszamy, siostry, powinnyście być dla niego dobrymi mamami. Przede wszystkim dać mu mleko matki, bo my nie jesteśmy w stanie, rozumiecie chyba. To trudne, wręcz niemożliwe znaleźć mleko kobiety w klasztorze męskim. Co wy mówicie? Myśleliśmy, że mleko kobiety, za kogo nas wzięliście, jesteśmy oblubienicami pana. Nie denerwujcie się, jest was tu tak dużo, że chociaż jedna mogłaby mu dać mleko. Zdarza się czasem, jesteśmy nieskazitelnymi dziewicami. Chodźcie, siostry. Pomodlimy się. Kto chce to piękne dziecko? Cicho, nie tak. Musisz mówić, szukamy matki tego dziecka, szukamy ojca krewnego. Kogoś, kto go kocha. Zbliża się prawdziwa mama. Ona go zabierze. Przypatrzcie się dobrze. Jest na pewno wasz? Jesteście pewna, że się nie mylicie? Niestety. Nie jest dzieckiem mojej siostry. Szkoda. Gdyby go rozpoznała, chyba powiedziałaby. Idzie ktoś inny. Także wy, przyjrzyjcie się dobrze, zanim powiecie, że to wasz syn. Rozpoznajecie go? Ile za niego chcecie? Jak to ile chcemy? Nie jest na sprzedaż. Szukamy dobrej i serdecznej osoby, prawdziwego ojca rodziny. Mówiłem, nikt go nie rozpoznaje, nie chce. No, maleńki, idziemy do domu. Wracałem do domu, schodząc z tej samej góry, na którą wszedłem rano. Nikt go nie rozpoznaje, nikt go nie chce. Pokazaliśmy go także na placu, nikt go nie bierze. Przeżyli wielkie nieszczęścia podczas wojny. Myślę, że powinien zostać z nami, to jedyne wyjście. Będzie dobrym bratem. Mówicie prawdę? Prawdę i tylko prawdę. Dobrze. Zostawcie mnie samego. Pomodlę się do Ducha Świętego, żeby mnie oświecił.
Pan mnie oświecił. Dziecko zostaje z nami. Jakie grzechy popełniłeś, bracie Eusebiuszu? Skłamałem, ale w dobrej wierze. Szczerze żałujesz? Szczerze. Za pokutę odmów 10 Ojcze Nasz, chwała Ojcu i zdrowaś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jakich grzechów czujesz się winien, bracie Hilary? Kilka razy skłamałem, oszukałem młynarza i jego żonę. Źle potraktowałem niewinną kobietę. Żałujesz tego? Tak, bardzo. Także ja działałem w dobrej wierze. Odmów 20 Ojcze Nasz, chwała Ojcu i zdrowaś. Proponuję ofiarować Panu jeden dzień postu, żeby to stworzenie, które przyjęliśmy, było uczciwe i sprawiedliwe. Pewien młodzieniec upolował kilka turkawek. Kiedy szedł je sprzedać, spotkał świętego Franciszka, który współczuł źle traktowanym zwierzętom. Ale widząc te ptaki o oczach oswojonych i budzących litość, powiedział... W czasie posiłków brat opowiadał zawsze bajki. Bardzo lubiłem go słuchać. Mówiło o ptaszkach i innych zwierzętach. Nie wiedziałem jeszcze, jak ciężkie jest życie braci. Każdej nocy wstawali na jutrznie, kiedy poranek był jeszcze daleko, i szli do kościoła modlić się. Weźmy go także. O świcie wstawali znowu, wracali do kościoła na mszę. Miałem wielu ojców, ale nie miałem mamy. Jaki malutki, jaki śliczny. Ten chłopiec nie może nazwać się malutki ani śliczny. Ma prawo do chrześcijańskiego imienia.
To prawda, możemy go nazwać Orlando. To moje imię, ale podaruję mu je chętnie. Ale Giocondo to lepsze imię dla dziecka. Bez porównania lepsze jest Orlando. Jakiego świętego dzisiaj wspominamy? Według kalendarza świętego Marcella. Nazwiemy go więc Marcello. Lepiej Marcellino. Jest taki malutki. Gdy bracia się modlili, zdarzyło się coś niezwykłego. Bracia myśleli, że moją matką chrzestną jest ta namalowana na ścianie. A przyszła do mnie wspaniała kobieta. Tylko ja ją widziałem. Wzięła mnie na ręce. Poczułem jej ciepło i delikatne pieszczoty. To było nowe odczucie, którego dotąd nie znałem. To była moja mama. To ona trzymała mnie do chrztu. Marcellino, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potem zniknęła. Nikt się nie zorientował, że tutaj była. To było moje pierwsze Boże Narodzenie na ziemi. To dziecko rusza się. Jak to się rusza, zdaje ci się? To cud. Jaki tam cud, to dziecko braci. Dawali mi je, ale nie wziąłem, bo to dziewczynka. Minęło 6 lat, ale w życiu klasztoru nic się nie zmieniło, tylko ja urosłem. Jaka to litera? To święty, który dał się spalić. Żywcem? Tak. Jak się nazywa? Święty Lorenz. Dobrze. Jaka to litera? L. Doskonale. A to jaka? Jak on się nazywa? Święty Sebastian. Jaka litera? S. A to jaka litera? Co się z nim stało? Pozwolił się ukrzyżować jak Jezus. Jak się nazywa? Andrzej. A litera? A. A teraz trochę popiszemy. Tylko trochę. Czemu tylko trochę? Chcecie o coś zapytać. Co chcesz wiedzieć? Dlaczego ukrzyżowano Jezusa? Źli ludzie to zrobili. Dlaczego źli ludzie ukrzyżowali Jego, który był taki dobry?
Właśnie dlatego, że oni byli źli, a on był dobry. No to byli najgorsi. Na dzisiaj wystarczy. Dlaczego Bóg na to pozwolił? Na co? Żeby ukrzyżować jego syna. Bo Pan jest tak dobry, że poświęcił swojego syna, żeby wyzwolić świat od grzechów, których się wstydzi. Moich też? Nie, twoich nie. Ty jesteś dobry. Jezus się do ciebie uśmiecha i chroni cię w każdej chwili twojego życia. Ale skoro nie żyje, umarł, ale trzeciego dnia zmartwychwstał, wrócił do życia i wstąpił do nieba, do swojego ojca. No to tylko udawał, że umarł. Marcelino, jest piękny dzień, dużo słońca, idź na dwór, pobaw się pod drzewami. Ale ja wolałem bawić się w kościele. Czułem się jak w domu. Gdzie jesteś, Marcelino? Marcelino! 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 Zobacz, kura zniosła dla ciebie jajko. Wie, że lubisz. Wypij. Dziękuję. Dormi. Śpisz? Zobacz, co ci przyniosłem. Dzisiaj kura zniosła je dla ciebie. Wie, że lubisz. Jaki jesteś dobry. Dla mnie szkoda. Niedługo pożyję, jutro już może będę w raju. Kiedyś byłem taki mały jak ty. Dzisiaj jestem stary. Wypij. Na pomoc, mamo, tato. Pomóżcie mi. Spadło dziecko. Z nieba? Nie, jechał wóz na górę, on spadł i zostawili go tak. Możesz iść? Weźmy go. Boli cię głowa? Widziałeś, jak to się stało. Jechał wóz, ktoś śpiewał i grał. On wypadł, ale nikt tego nie zauważył. Kiedy zauważą, będą szukali i wrócą w tę stronę. Tu cię boli? Nie. Pobaw się z nim, zanim powrócą. Co chcesz robić? Tu możemy się bawić.
Nie niszcz tego, to ogród klasztorny. Chcesz zobaczyć, czy kura zniosła dzisiaj jajko? Chciałem się zaprzyjaźnić z tym chłopcem, ale nie umiałem znaleźć wspólnego języka. Przestań, wystraszysz kurczątka. Co, zadowolony? Wszystkie uciekły. Vengo, vengo! Otwórzcie. Zgubiliśmy dziecko. Wypadło z wozu. Nie możemy sądzić, że jest mu tu dobrze z nami. Nie jest szczęśliwy, bo dziecko bez matki nie może być szczęśliwe. Możemy być 12 ojcami, ale nigdy mamą. Marcelino mówi zawsze do mnie, jesteś jak prawdziwa mama. Jak mama, ale nie moja mamo. Ale ja go kocham jak mama. Wystarczy, bracia, dosyć tych rozmów. To prawda, Marcelino jest trochę smutny, musimy go pocieszyć. Pan chciał, żebyśmy byli jego rodziną. Przygotowuję mu różne specjały. W niedzielę we wsi jest targ. Marcelino, ti piacerebbe andare? Chciałbyś iść na targ? Poszedłbyś ze mną, ze mną. Ze mną. Cicho. Brat Girolamo chce coś powiedzieć. Ze mną. Co oni robią? Bawią ludzi. Idziemy? Pytałem, czy idziemy. Zobacz to, Manuel. A to? To słup szczęścia. Trudno tam wejść, ale każdy, kto to zrobi, bierze wszystko, co tam wisi. Teraz muszę wejść do tego domu, do chorego, który chce się wyspowiadać. Zaczekaj tutaj. Zaraz wrócę, dobrze? Jaki ładny chłopczyk, ubrany jak braciszek. Pierwszy raz go widzę. Kto to jest? Marcelino. Mieszka z nami w klasztorze. To było piękne święto. Wszyscy się bawili. Ale ja, tak ubrany.
Chodź, braciszku, dam ci jabłko. Zjedz. Dobrze ci zrobię. Kawałek chleba. Masz jabłko. Dziękuję. A ty? Ja nie mogę. Masz. Dziękuję. Ciężko ci. Może ja poniosę? Nie. Odnalazłem Manuela, ale nigdy więcej go już nie spotkałem. Był wędrownym artystą. Jego praca prowadziła go ciągle do innych miejsc. A ja musiałem wracać do klasztoru. Inni też próbowali, ale tylko ty wszedłeś na słup szczęścia. Jak to zrobiłeś? Sam nie wiesz. Więc może to cud? Nie, nie powiem nikomu, przyrzekam ci. Manuel, woła cię mama. Wrócisz potem pobawić się ze mną? Zobacz, złapałem żabę. Co tam jest? Zobacz, bracie. Łódeczki z łupinorzecha. On ma niesamowitą fantazję. Łamałem sobie głowę, otuli już matami serce dzwonu. Nie mogłem zrozumieć, dlaczego dzwon nie bije. Zrobił się zuchwały. Nie, to niewinne żarty. Cierpliwości. To dziecko bawi się. Nigdy nie byliście dziećmi? Idźcie z Bogiem. Nadeszło lato. Chodziłem z bratem Giocondo na jagody. Zobacz, jakie mamy ręce. Umyjemy się. To prawda, że Maria jest matką Jezusa? To Jezus też ma mamy? Pewnie. Wszystkie dzieci mają mamy. Ale ja nie. Dla dzieci bez mamy jest mama Jezusa. Nie zapominaj o tym. Kim oni są? Kiedy ich widzę, zawsze się boję. To hrabia. Na co czekasz? Otwieraj. Ten łuk musi zniknąć, albo go zburzę wystrzałem armatnim.
Pokój i dobro. Nie będę schylać głowy ani zsiadać z konia, kiedy chcę tu wejść. Spodziewałem się lepszego przyjęcia. W naszych sercach panuje wielka radość z waszego przyjazdu. Chcę upiększyć wasz kościół dziełem wspaniałego malarza. Myślę, że to docenicie. Wasz klasztor leży mi na sercu. Teraz wejdźmy do kościoła. Wybierzemy najlepsze miejsce. Nie chcę ani sceny narodzenia, ani zdjęcia z krzyża. Są we wszystkich kościołach. Chcę sceny z matką. Widzę już czyste niebo, dziewicę trzymającą dzieciątko. Jakie oblicze będzie mieć Maryja Dziewica, domyślacie się? Mojej zmarłej małżonki, świętej kobiety, która zasługuje na tę pamiątkę. Co jeszcze będzie na obrazie? Ja, fundator. Wzrok zwrócony na wiernych, zgodnie z zasadami dobrego malarstwa. Myślę, że mam do tego prawo. Jeśli ktoś myśli inaczej, niech powie. A więc wszyscy się zgadzają. Kim jest ten chłopiec? Biedna sierotka, jest dla nas jak syn. Ma delikatną twarz, bardzo delikatną, macie oka artysta. Nasza rodzina była zawsze rodziną artystów. Święty Ludwik z Francji, pielgrzymując, odwiedzając wiele sanktuariów na świecie, usłyszał o wielkiej sławie świętego Egidiusza, postanowił go odwiedzić. Udał się do Perugi, gdzie przebywał. Kiedy przybył do bram klasztoru, jako nieznany pielgrzym z kilkoma towarzyszami, spytał Furtiana o brata Egidiusza. Zanieś go do łóżka, już śpi. Odmów modlitwę przed snem. Mogę się pomodlić do mojej mamy? Oczywiście. Matko nasza, która jesteś w niebie. Co tam robisz, ciekawski? Nie wolno oglądać obrazu przed hrabią. Przepraszam pana, już sobie idę. Zostań, powiedz, jak ci się podoba. Nic nie widzę. Kto to jest? To Madonna, Matka Jezusa. Podoba mi się, jaka piękna. Muszę skończyć oczy Madonnie. Wiesz, że Madonna jest także moją mamą? Mamą wszystkich dzieci.
Pokój i dobro. Piasek w nerkach, podagra. Kocham dobry stół bardziej niż kardynał. Chciałbym z wami chwilę porozmawiać. Proszę. Tego chłopca, którego widziałem poprzednim razem, przywłaszczyliście sobie jak zabawkę. Dziecko nie może być nigdy zabawką. Mam do was zaufanie, ale to znajda, zaadoptowana bezprawnie. Nikt go nie chciał, a z nami mógł mieć pogodne i szczęśliwe dzieciństwo. A teraz musi otrzymać dobre wychowanie. Dlatego chcę go stąd zabrać do zamku. Poza tym jest duże prawdopodobieństwo, że to mój syn. Wasz syn? Bardzo przypomina moją pierwszą żonę. Ma tę samą piękną twarz. Nie sądzicie? Znaliście ją. Pamiętacie, że moja żona była w ciąży, kiedy spustoszono nasz kraj ogniem i mieczem. Wywieziono ją z zamku, kiedy ja walczyłem. Od tamtej chwili nikt jej nie widział. Pamiętacie? Mam wiele powodów, by sądzić, że to nasz syn. Tylko Bóg może to wiedzieć. Nieważne. Reguły mojego lenna zobowiązują mnie do posiadania męskiego potomka w czasie 40 lat, inaczej moje dobra przejdą w ręce mojego kuzyna Aleksandra i jego syna. Ale ożeniliście się ponownie. Tak, z kobietą równie bezpłodną, co szlachetną. Chcę mojego syna. Zbliż się. Podejdź tu. Tak, ty. Nie bój się, pocałuj w rękę pana hrabiego. Boisz się mnie? Nie jestem potworem z twoich bajek. Nie zjem cię. Poznajesz, kto jest na obrazie, który maluje nasz wspaniały artysta? To ty. To Jezus. A to moja mama. Słyszeliście? Ta kobieta to moja żona. To głos Boga przemawia przez usta tego dziecka. Jestem pewien. Stał się cud. Odnalazłem mojego syna. Posłuchaj, jeśli ta kobieta jest twoją matką, to ja jestem twoim ojcem. Co robisz? Uważaj. W porządku. Jak się nazywasz? Czego pragniesz? Co mogę dla ciebie zrobić, czego nie robiłeś, a co chciałbyś robić? Jeździć konno. Jeździć konno. Tylko tyle? Chłopiec wiódł prosty żywot w tym biednym klasztorze, nie zna uciech świata. Poznaje. To nieprawda, to jakieś oszustwo. Nie musimy go oddawać. Przypominam wam, bracia, że musimy ufać bliźniemu. Także ten gest hrabiego może być aktem dobroci. Co chcesz powiedzieć? Powiesz później, teraz ja. Zachowajmy spokój, bracia. Decydujemy się oddać chłopca, nie wiedząc nawet, czy on się zgadza. To nie jest słuszne, idę go zapytać. To bardzo mądry pomysł. Już idę. My też. Tak trzeba. Marcellino.
Marcellino. Posłuchaj dobrze. Hrabia chciałby, żebyś zamieszkał w jego zamku. Chciałbyś tam pójść? Nauczyłbyś się wielu rzeczy, miałbyś piękne ubrania, ale byłbyś daleko od nas. Nie sugeruj mu niczego, dziecko nie zdaje sobie sprawy z sytuacji. Pozwólmy mu mówić, przez jego usta przemówi Duch Święty. Marcellino, chcesz iść do hrabiego? Tak, chciałbym tam pójść. Ale my musimy respektować jego życzenie. Podczas pożegnania bardzo cierpiałem. Chętnie zostałbym z moimi dobrymi braćmi. Nie mogłem jednak zawrócić. Zdecydowałem się pójść do zamku i tak musiało być. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Nawet się nie pożegnał. Wsiadł do karety. Posłuchaj. Posłuchaj mnie. Kiedy spotkasz hrabiego, powiesz: Panie ojcze, a do hrabiny pani matko. Pocałujesz ich w rękę. Pokaż mi jak. Nie tak. No dalej. Nie. Ledwie dotknij. Nie ślin. Mogę mocno uścisnąć moją mamę? Biada ci, jeśli to zrobisz. Mógłby się powrócić. Wtedy będzie jak żmija. Będziesz robił to, co ci powiem. A nic złego się nie stanie. Oto nasz mały hrabia. Pocałuj rękę pana ojca. Dzień dobry, mój panie ojcze. Idź pocałować matkę w rękę. Nie, to nie moja matka. Co ci niedawno mówiłem? Widział na obrazie dziewicę Maryję, która ma rysy mojej zmarłej żony. Wbił sobie do głowy, że to jego prawdziwa matka, ale ona jest w niebie, a ta pani będzie twoją matką na ziemi. Będzie cię kochała jak syna. Pocałuj matkę w rękę. Boisz się mnie? Nie jestem zła. Chodź do mnie. Nie, ty nie jesteś moją matką. Panie wychowawco, dobrze zaczęliście waszą pracę. Naprawimy to. Mówiłem ci, jak się masz zachowywać. Musisz być posłuszny. Tu obowiązują inne reguły niż w klasztorze. Jesteśmy w zamku. Nigdy nie możesz zapominać, co do ciebie mówię. Co się dzieje? Kto to jest? To zbroja. Zakładali ją rycerze, żeby nie obcięto im głowy. Kto jest w środku? Zły człowiek, który zjada nieposłuszne dzieci. Nieprawda. Prawda. Musisz być posłuszny, jeśli nie chcesz źle skończyć. Pobłogosław Panie te dary, które otrzymujemy z Twojej hojności. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Widzisz, co succede? Widzisz, co się dzieje, jeśli nie jest się posłusznym hrabiemu. Musisz jeść w kuchni. Żadnego mięsa, tylko warzywa. Dla mnie ta sama kara, chociaż nie jestem winny. Nie lubię mięsa. Pamiętaj, synu, że bogaci wyróżniają się tym, co jedzą. Tylko mięso. Bogaty je mięso. Jest gruby. Biedny warzywa i jest chudy. Chcesz być biedny? Chcę być bratem. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Mogę się pomodlić do matki? Tak, ale musicie się pospieszyć i spać. Matko nasza, która jesteś w niebie, do matki jest inna modlitwa. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna. Dlaczego nie chrapiesz? Nigdy nie chrapałam. W klasztorze wszyscy bracia chrapali. Kiedy nie chrapiesz, nie mogę zasnąć. Co mam zrobić? Nie umiem chrapać. Chrap, bo nie zasnę. Ty jesteś Jezus? Przyszedłem tu zobaczyć moją mamę. Nie ma jej. Chcę stąd odejść. Pomóż mi trafić do klasztoru. No dobrze, jeszcze trochę zostanę. Przyjdę jutro. Nie odchodź. Dzień dobry, przyszła krawcowa i fryzjer. Proszę wstać. Już wstał? Signor Contino? Signor Contino? Eccolo, lo abbiamo trovato. Znaleźliśmy go. Nie możesz sam nigdzie chodzić. Dlaczego nie mogę? W klasztorze robiłem to, co chciałem. Nie jesteśmy w klasztorze. Jesteśmy blisko więzienia. Tu kończą ludzie nieposłuszni hrabiemu. To klatka. Kiedy pan hrabia chce ukarać ludzi, których nie lubi, każe ich tam zamykać. Co się tam robi w środku samemu? Umiera.
Co z nim potem robicie? Jemy, świętujemy. Mają delikatne mięso. Bij brawo. Widzisz, jacy są dzielni. Marcellino. Forza, cucinieri! Pospieszcie się. Jestem głodny. Assaggiatela, Gino. Per favore, signor Contino, mangiatela. Mangiatela, la dovete assaggiare. Sentite, signor Conte, io non Panie hrabio, już sama nie wiem, co robić. Odejść. Perché non vuoi mangiare? Dlaczego nie chcesz jeść? Mangia carne. Nie je mięsa. Allora non diventerai mai. Nigdy nie będziesz mężczyzną, tylko babą. W klasztorze cię nie przyzwyczaili, ale tu musisz jeść. Andiamo, mangia. Jedz. Non la voglio. Nie chcę. No. Marcellino. Avanti, mangia. Marcellino. Fermatevi, dove volete andare? Zatrzymaj się. Fermatevi, no. Ma sfuggito. Uciekł. Tornerà. Wróci. A dokąd pójdzie? Bella ricompensa. Ładna wdzięczność za to wszystko, co dla niego robisz. Uciekłem, nie wiedząc, dokąd mam iść. Chciałem wrócić do klasztoru do moich braci, ale nie znałem drogi. Jeśli wróciłbym do hrabiego, mógłby mnie zamknąć w klatce. Czekałem na noc. Przejeżdżały konie. Może mnie szukali. Byłem zmęczony i zasnąłem. Obudził mnie deszcz. Psy szczekały. Deszcz mi pomógł. Zgubiły trop. Całkiem przemokłem. Jezu, pomóż mi odnaleźć klasztor.
Po takim deszczu jak ten urosło dużo grzybów. Szkoda, że nie mamy worka. Nie mamy nawet czasu. Purtroppo, non abbiamo nemmeno il tempo. Aiutatemi! Pomóżcie mi. Marcellino! Dlaczego nie jesteś w zamku? Cały przemoczony. Źle się czuję. Chcę wrócić z wami do klasztoru. Idziemy się za niego modlić. Już dobrze. Teraz odpocznij. Śpi spokojnie. Szybko. Otwórz drzwi do przejścia na strych. Musimy go ukryć w dzwonnicy. Idziemy wszyscy do kościoła modlić się za Marcellina. Chodźcie teraz do kościoła. Co to za zwyczaj? A jak nie otworzę? Co się stało? Marcellino, syn hrabiego. Nie możemy go znaleźć. Jest u was przypadkiem? Nie przeczcie. Nie przeczcie. No to otwierajcie. Otworzymy, ale żeby go oddać, musiałby tu być. A nie ma go. Idę po przeora. Poczekajcie tutaj. Dove sono? Gdzie jestem? Chi è che si lamenta? Kto tak jęczy? Chi è che si lamenta? Kto tak zawodzi? Chi è che parla? Kto to mówi? To twój głos. To ty do mnie mówisz, Jezu. Boję się wiatru. Każ mu przestać. Dziękuję. Tak lepiej. Wiesz, że mam na imię Marcellino. Tak mnie nazwali bracia. Chciałbym ci opowiedzieć tyle rzeczy. Ale nie musimy rozmawiać, bo ty już wiesz wszystko. Nie boli cię głowa od tej korony cierniowej i nogi od gwoździ? Nie zadawaj tylu pytań. Tak miało się stać. Zgubił się po drodze, nie mogliśmy go znaleźć. Jeśli tu przyjdzie, musicie dać nam znać. Coś ci przyniosę, nie odchodź.
Dovrete subito riportare. Musicie oddać go hrabiemu. Powierzyliście go mu i nie możecie już zmienić zdania. Powiedzcie hrabiemu, że życie Marcellina leży nam tak samo na sercu jak hrabiemu. Modlitwa jest jedyną bronią, jaką mamy. Możemy się tylko za niego modlić. Także hrabia modli się za niego i chce go odnaleźć, żeby móc go zawieźć do Rzymu pod koniec miesiąca i przedstawić go Ojcu Świętemu, żeby go bierzmował, by w ten sposób zerwać węzeł majoratu. Zobacz, co ci przyniosłem. Świeży chleb. Nie spodziewałeś się, co? Chcesz? Weź. Upiekł go brat Papino. Zjadłem trochę. Pozwólcie nam wrócić do naszych modłów. To najlepszy sposób, żeby pomóc Marcellino. Marcellino, svegliati. Obudź się. Ludzie hrabiego już poszli. Nie ma już niebezpieczeństwa. Coś mi się śniło. Nikt cię już nam nie zabierze. Chodź. Nie przekonują mnie, bracia. Musisz wysłać kogoś, kto sprawdzi, co kryje ich dziwna pogoda ducha. Każ przeszukać klasztor. Bądź spokojna. Nie pozwolę na taki afront.
Zobacz, co ci przyniosłem. Pan. Chleb. I wino. Dziękuję ci i błogosławię. Jesteś bardzo dobrym dzieckiem. Dziękuję. Od dzisiaj dla wszystkich na zawsze będziesz Marcelino, chleb i wino. Podoba mi się. Otwórzcie. Dajcie nam kawałek chleba i trochę ciepła. Jesteśmy głodnymi pielgrzymami. Wejdźcie. Zrobimy, co możemy. Z daleka idziecie? Tak, obiecaliśmy Madonnie, że dojdziemy pieszo do stolicy papieskiej, żyjąc z jałmużny. Madonna ocaliła naszego brata. Szanuję takich ludzi. Przyjmiemy was dobrze w imię Pana. Na kolana. To zupa klasztorna dla was. Jaki zapach. Żyjecie sami w tym klasztorze? Nie macie gości? Dlaczego? Bo w tych murach, sami z tymi zapachami z pieca, przychodzi pokusa zostania bratem. Dokąd idziesz? Papino cię kocha, ale nie denerwuj mnie raczej, do łóżka jesteś jeszcze słaby. Nie, jestem Marcelino, chleb i wino. Co ty mówisz? To tajemnica między mną i Jezusem. Oni są od hrabiego. Od hrabiego? Wierzcie mi, są od hrabiego. Dwadzieścia dni o chlebie i wodzie za to, że tak potraktowaliście tych panów. Rozwiążcie ich. Ale jeśli ich wypuścimy, od razu powiedzą hrabiemu, że Marcelino jest tutaj z nami. Czy przysięgniecie na krzyż i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, że nie powiecie niczego hrabiemu? Tak. Przysięgamy na krzyż i krew, że ogień piekielny może nas pochłonąć, jeśli złamiemy przysięgę, a ciała nasze będą się smażyły, jeśli powiemy coś hrabiemu. No dobrze, wierzymy wam. Od tej chwili macie na sumieniu zbawienie waszej duszy. Bracia, rozwiążcie tych panów. Dziękujemy. Możecie odejść albo zostać. Wolimy odejść. Spowodowaliśmy już za dużo kłopotów. Ja ich nie rozwiążę. Posłuszeństwo jest naszą regułą. Przebywali w tej wsi w owym czasie trzej złodzieje, którzy robili wiele złego. Przybyli do furty i prosząc o miłosierdzie,
continua. Czytaj dalej. Odpowiedział im: źli i okrutni, nie wstydźcie się waszych win. A jeszcze chcecie wykorzystać jałmużnę sług Bożych. Teodoro. A jeszcze chcecie wykorzystać jałmużnę sług Bożych. Obudź się, Marcelino. Co się stało? Mam iść na strych? Będziesz tam bezpieczny. Na pewno cię nie znajdą. Nie chcesz tam iść? Chcę bardzo. Nie bój się. Wykurzymy ich wszystkich. Potem zejdziesz i zostaniesz z nami na zawsze. Ci kłamcy hrabiego wybrali piekło. Nie traćmy czasu, idźcie po dziecko. Hrabina będzie mu prawdziwą matką. La contessa sarà una vera madre per lui. Una madre per... Najlepszą matką. Il bambino. Dziecko zostanie tu z nami. Con gli altri. Priore, io deciso. Ja decyduję. Andate a prendere. Idźcie po dziecko. Mi fai una carezza. Pogłaszczasz mnie? Jak mama, której nie mam. Nie boisz się mnie? Nie. Wiesz, kim jestem? Jesteś Bogiem. Nie dostaniecie go. Zobaczymy. Wybaw mnie, Panie, od śmierci wiecznej. To wszystko przez ciebie, przeorze. Mówię ostatni raz. Nie macie litości nad dzieckiem. Oddajcie go. Uratujecie jego i siebie. Wszystko się pali. Bracia są w płomieniach. Boję się.
Dziękuję, Jezu. Mogę zdjąć ci koronę? Teraz już nie cierpisz. Możesz mnie objąć. Możesz mnie także zabrać do mojej mamy. Zabierz mnie do niej. Marcellino ci ha lasciato. Marcellino nas opuścił. Poszedł do nieba, do swojej mamy. Szybciej, odjeżdżamy. Tu kończy się moja historia, czasami piękna, czasami nie, jak wszystkie bajki. To także historia cudu, a we wszystkich bajkach jest coś z cudu, a wszystkie cuda wydają się bajką. Tu żył pielęgnowany z miłością przez 12 braci Marcellino, nazywany Chleb i Wino.